Co tu się dzieje, Marek? To jest nienormalne, co wy robicie. Co? Ale to tak po prostu... No nie wiem, no... Nic? On w każdym razie pośladki mierzył. Może jeszcze raz? No może, no. No wiem. Ale. Już 10 na 10 minut. Chodzę jak maszyna, chcę to iść na drugą w głowie, tylko co mi krwi. Te szare bloki nauczyły. Młode piersi, ale nie te wstrzymam ci przy stronie broń. Siema, jestem Marek, nowy kanał, nowy ja, bo w tym momencie czuję się jak nowonarodzony, kiedy mam świadomość tego, że na moim kanale już nie będzie żadnych blokad. Pamiętajcie, że jest to zupełnie nowy kanał i musicie zostawić subskrypcję, czyli taki sam czerwony przycisk kliknąć tam na dole, bo na 100% jeszcze tego kanału nie subskrybujecie. Pamiętajcie o tym, jest to nowy kanał i musicie go zasubskrybować. Najlepiej z dzwoneczkiem, żeby dostać powiadomienia o nowych filmach. I przejdźmy do tego, co będzie się działo w dzisiejszym odcinku. Będę dzisiaj oceniał pośladki, potocznie mówiąc dupy, przypadkowych dziewczyn, które spotkamy w parku. No chyba cię pogrzało. Marek. Nie przesłyszeliście się, ty też kamerzysta się nie przesłyszałeś, będziemy dzisiaj oceniać dupska. Po ja prostu... pierdzielę, to by odwaliło. Płyta kamerzysty, kamerzysta.vip, można zakupić taką płytę. Bierz mojego brata, bierz szofera, samochód, jedziemy do parku, w którym przeważnie nagrywaliśmy i zobaczymy, która dziewczyna ma najlepszą dupę. A wy pamiętajcie jeszcze raz o subskrypcji. I co, normalnie będziemy podchodzić do dziewczyn i pytać się, żeby pokazały dupę? Ja będę podchodził, ty będziesz to nagrywał. I co, będziesz się pytać, żeby pokazały dupę? Tak, będę się pytał, czy pokażą mi dupę. Ja albo nie wiem, może po prostu będę chodził za nimi i patrzył się. Nie wiem, jeszcze nie mam. Przecież to jest cringe, Marek. Wcale nie. No jak nie? No podchodzisz do laski i mówisz jej, pokaż mi dupę. No ty siebie słyszysz? Tak, nie miałem okazji oglądać takich rzeczy, także muszę zaspokoić swoje potrzeby. No dobra, jak chcesz. Wydałem polecenie i cóż, musimy nagrać, słowo się rzekło. No dobra, nie zapomnijcie zasubskrybować kanał, bo jest to nowy kanał. A my już przenosimy się. Gdzie jedziemy? Do parku. A my przenosimy się już do parku. Mieć dobre poślady w leginsach. Jeszcze jakby się udało z nią wywiad przeprowadzić odnośnie jej pośladków. Widzę taką... Co ty taką dupę miejsc to skarb. Serio, 7 na 10 zajebistą dupę masz. Ja jestem lekarzem, ja oceniam dupę. Co ty chcesz mi robić? Ja naprawdę zaraz zadzwonię do policji. Weź się obróć. Ja się popatrzę tylko na twoją dupę, no. Po co ci to? No bo oceniam po prostu dupę. Nie chcę znać. Ale no czemu? Ja przecież lekarzem jestem, ja mam na to wszystko dokumenty. Ty jesteś głupiem, ja oceniam po prostu dupy, no co ty... Ej, no! To już nie taka fajna dupa. Ci się? Wariatka. No nie wiem, no szedłeś za nim i mówiłeś, że ma fajną dupę, no. Uwaga, to jest od razu powód, żeby strzelać mi liścia? Za co? Dostałeś mocno? No kurde, zobacz, całe czerwone mam. Widać? No widać, no to... Ale... Sakra, o jak boli. No to trzeba było nie iść za nim i nie oceniać dupka, no. To co mam jej powiedzieć? Dobra, to co, szukamy dalej dziewczyn? Albo nie wiem. Szukamy dalej chyba. Nie wiem, ten film jest nienormalny, Marek, nie? Widzisz te dziewczyny? No widzę. Może ich by się spytać. Co sądzisz, młody? Zarąbiste dupeczki. Dupeczki? Co byś z nimi zrobił? Pomacał. Ej, sorry, dziewczyny, nie mogłyby się na chwilę zatrzymać? Zajmę wam dosłownie minutę, tylko najważniejsza kwestia jest taka, żebyście się do mnie obróciły. Po co? Właśnie wszystko bym wyjaśnił za chwilę, bo to jest taka zagadka. Nie, ja pierwszy chcę wiedzieć. No to jest taka niespodzianka po prostu. Obróciłybyście się do mnie tyłem i tyle. I później wam powiem, o co chodziło. Dobra, minuta, tak? Chwilkę, naprawdę chwilkę. No dobra. Serio, to tylko chwilę zajmie. Chodź młody, no. Jeszcze chwila, dziewczyny. Zaraz powiem wam wszystko, o co chodzi. Tylko czujcie tak. Ja teraz przygotowuję coś. Nie widzicie mnie przypadkiem? Nie. Nie widzicie mnie? No ja tutaj sobie analizuję wszystko. Co? Dobra, tutaj już mamy prawie wszystkie wyniki, wszystko jest prawie sprawdzone. Nie bójcie się, dziewczyny, zostańcie w takiej pozycji. Albo w macie. Co? Co ty gadasz w ogóle? Co jest? Możecie jeszcze się na chwilę odpocząć? Nie. Chodzi o to, że ja jako ekspert, ponieważ uczyłem się o tym bardzo dużo, oceniam tyłki. To nie jest nic dziwnego, to nie jest nic złożonego, to jest zupełnie normalne. Chcecie poznać swoje oceny od 1 do 10? No dobra, takie no dawaj, coś wykonuje się na co dzień, nie? Ja po prostu robię to z zaskoczeniem, także ocenki chcecie? Jak myślisz? Nie wiem. No mów, no. Nie, Marek, nie mogę, musiałbym wymacać. Ewentualnie, jeżeli chcecie się poddać takiemu kolejnemu badaniu, no to on po prostu nie, was nie, nie ma. Nie. A to jest zupełnie normalne. To nie jest. Ile? Widzisz, jak on wygląda? No to jest mój młodszy brat. Widzisz, jak on wygląda? Ja akurat umiem wizualnie ocenić pośladki dziewczyn. Dobra, skoro już się spojrzałem, to może jeszcze raz. Ruszaj się, Boże. No, a mogłabyś nogę tak wysunąć bardziej do przodu, żebym widział. No, tu tutaj. Chyba koniec. Okej, okay, mogę dać 7. Plus, dzięki. A koleżanka, mógłbym jeszcze raz przyjrzeć? Ty masz dużo większą, znaczy nie dużo większą, delikatnie większa jest na pewno. Nie wiem, może... Ja nie wiem, co on robi. Może to tak przez spodnie po prostu. 6,5. Przez spodnie. 6,5, okej? Okay? Dzięki, dziewczyny. No, siema.
Tak to się robi. Wiesz, one się zgodziły tylko i wyłącznie dlatego, że cię znały. Myślisz? No myślę, że tak. Kurde, mega dziwnie wyszło. Ja też myślę. Jak ja mam w ogóle zagadywać do tych dziewczyn? Bo ja nie wiem, jak na samym powiedzieć, że chcę ich je zmacać, czy co? Że tyłek chcę zobaczyć. Nie wiem, jak uważasz? To trochę dziwne. No może z zaskoczenia tam, wiesz. Nie, no bez przesady. Dobra, szukamy następnych. Ty. Co? Jak chcesz dogonić, to musisz już chyba zacząć biec. I dupa jej się odbija. Widać na kamerze? No nie wiem, za daleko chyba jest. Biegnie ze mną, żeby ją złapać? Nie wiem, ja nie biegnę. No to ja ją złapię. Średnio, to dupa, nie wiem, mam lata na takie dupy, co za debil. Ale co, w sensie? Jak zniłe jabłko wygląda. Jak co? Jak zniłe jabłko. Ale jak ty w ogóle z takiej odległości możesz widzieć? Normalnie ty. Może jej się dotknij, co? Jak ty taki jesteś. Co jak taki jestem? Nic. Dobieg do niej. No, brawo. Możesz mi się zobaczyć na pośladki? Spoko, ja tylko oceniam, oceniamy pośladki. W ogóle kim ty jesteś? Ja jestem oceniaczem pośladków. Chciałabyś, żebym ocenił twoje pośladki wraz z moim... Poczekaj chwilę, bo ja teraz biegałam. Ja też chwilę biegałem za tobą, nie? Serio, ile zajebista dupa. Biegałeś? No chwilę biegałem i po prostu ja dupę oceniam dzisiaj. Pośladki. To jest normalne badanie lekarskie. Normalne pójdziesz badanie sobie do lekarza, on ci zrobi to samo, tylko że ja tutaj biegam, robię za darmo. Robisz to za darmo. Także jak skorzystasz, no to tylko korzystnie na tym wyjdziesz, po prostu. Powiem ci, że za bardzo nie chcę, żebyś mi ocenił moje pośladki. I sam tego nie robię. Sam mam jeszcze nie kolegów. Ty też robisz twoje pomocnicy, tak? Tak, to jest mój brat, a masz duże szanse, żeby po prostu dowiedzieć się całej prawdy to o twoich pośladkach. To jest konkurs, tak w ogóle coś się wygrywa? Tak, pytamy się kilku dziewczyn, później można dać oczywiście werdykt. Dobra, no to dawaj, obróć się, nie wiem, może się jeszcze wypiąć jak coś. Wtedy będzie łatwiej. Młody, wykaż się. Taka średnia nawet, no nie wiem, widziałam o wiele, wiele lepsze. No dupę, jak z nią ja średnia. Widziałeś lepsze w swoim życiu? Tak, o wiele lepsze. Jakie? Może wyglądam jak 10-latek, ale widziałam takie dobre, że normalnie. Dobra, weź się wykaż, bo ja się wykazałam już. Co ty widziałeś w swoim życiu? Wygląda tak długo. Ale nie, chyba no, nie w swoim życiu nie widziałeś. Weź mu jeszcze tak twierdzisz. Co? Zobacz, no. Co mam mówić? Sam sobie ocenię. Lepiej pokaż swoją. A co? Jestem chłopakiem, nie? No i co z tego? No i niczego z tego. No dobra, Marek, ocenia, bo ja się wykazałam. Koleżanka przed chwilą biegałam. Jak się teraz przyglądam, nie mam okularów, także mogę nie do końca dobrze może widzieć. Może teraz byś lupę, co, Marku? Nie, no, ale to powiem ci. Już tak. To i tak wygląda, że twoja jest mniej. Dobra, zamknij się, Robert, no. Nie przeszkadzaj mi, ja oceniam teraz pośladki. Bardzo okrągła, takie dupy są w społeczeństwie naszym pożądane, ale musiałabyś trochę popracować, pięć na 10. Nie mam pojęcia. Dobra, ja uciekam. Na razka. Słaba. Widziałam takie dobre, że... A czemu pobiegł w ogóle? Chciałbyś to spróbować, ale... Czemu Marek uciekł? O co tutaj chodzi? Czemu on w ogóle dał 5 na 10? Idziemy następną szukamy, czy to? No także, drodzy państwo, tutaj na naszej drodze ukazuje się kolejna dziewczyna. Musisz podbiec, bo ja mam te buty za... Kurde debilu, no to wywal te buty i biegnij, no. Ała. Mnie interesuje to, jakie to... No dobrze, no, już biegnę. Ej, sorry. Poczekajmy jeszcze moich kolegów. Bo zobacz, on ma buty takie. Widzisz? On nie może biegać w tych butach. Dobra, no. W każdym razie może przejdźmy do rzeczy. Robert, do dzieła. Dobra, możesz się odwrócić? A po co? No to jak nie umiesz przekonać osoby, że się ale po co mam się odwrócić? Spokojnie, no, daj młodemu szansę. Bądź teraz dupę ocenia. Ty popierdoliło? Jesteś chory? Bo my jesteśmy ogólnie ekspertami od oceniania pośladków. Ty jesteś jakiś to jest zboczony. Zwyczajne nie. Badanie lekarskie. To... Jak pójdziesz sobie do lekarza, to masz to samo. Może ja ale przyjrzę on się. Może ja się przyjrzę. Spokojnie. Nie bój się niczego. Ja się przyjrzę, bo ja się lepiej na tym znam. Mogłabyś trochę w lewo? Spokojnie, nie bój się niczego. A ty mógłbyś tutaj podejść? Ty, worku. Ja? Może ty się coś wypowiesz na ten temat. Bo tutaj mamy trudny orzech do zgryzienia. A co mam oceniać? Jak oceniasz? Nawet dobra. Taką by sobie na ścianie powiesił. Co? Nic. Nie co, co mówiłeś? Taką by sobie na ścianie powiesił. Weź jeszcze chwilę. Spoko, to jest zupełnie normalne, że się patrzę. No możemy jeszcze podać ocenkę. To może ty Marek pierwszy, co? Słabo. Ja 10 na 10. 10 na 10? No, na raz. Ale dlaczego 10 na 10? No to jest ładna, taka fajna. Taka dupeczka, niezła nawet. Podobała ci się? No zarobista, chłopie. To nie wiem. Olejnik to by już... Nie wiem, co by z nim zrobić w domu. Ten film jest chory, Marek. Wiem. To ty masz wąty jakieś? To co, szukamy dalej dziewczyny kolejnej? No dawaj. A Szawer, czemu ty nie chcesz oceniać? Nie, ja nie mogę. Ja gej nie, jesteś? Nie. Szawer jest gejem. Szawer jest gejem. No. Ja po prostu nie oceniam. Jesteś gejem, po prostu bo nie ja nie robię takich rzeczy. Ja nie lubię takich rzeczy robić, bo mam szacunek do kobiet. Psy żałosne. Dobra. I nie potrzebuję tego. Pytasz się? Jak myślisz? A co to mój film jest? Na jakim kanale jest? A córki i koleżanko, mam dosyć nietypowe pytanie, bo ja oceniam pośladki dziewczyn. Mógłbym ocenić twoje? Tutaj nie za
bardzo, tak się trochę wstydzę. W sensie ja jestem tak jakby lekarzem, mam na to wszystko dokumenty. Po prostu wypinasz się, ja się patrzę, mówię ci co poprawić, co powinieneś robić, jakieś ćwiczenia, jeżeli oczywiście będą jakieś błędy z twoimi pośladkami związane. Po prostu obróć się. Nie bój się. Obróć się, ja sobie popatrzę. Młody, chodź, chcesz popatrzeć? Ej, co wy się śmiejecie? Czekaj, dobra. Ej, czemu się śmiejecie? Dobra, a jeżeli chodzi o ciebie, to idź na siłownię. Czemu wy uciekacie? Co jest z nim takiego śmiesznego? Chodźcie, no idziemy. Chodźmy do domu może. Co ty robisz? Ej, sorry. Kurde, tutaj jest mega problem, nie? Bo ty masz sukienkę. Dobrze to się nazywa, sukienka? Spódniczka. Spódniczka. No a wy macie spodnie. Czekaj, to ja tylko się rozejrzę. Nieważne, chodzi mi o wasze pośladki. Po prostu patrzę. Ale o co ci chodzi? No patrzę, czy macie zajebiste pośladki po prostu. Ale Robert, weź tej głowy. O co ci chodzi? Nie, ja jestem dietetykiem. Chodźcie, ja oceniam ciało. Ale o co ci chodzi? Ale no pokażcie, no kurde, no i pokażcie. No ty masz tą spódniczkę, no to co? Jezu! Na złość ubrałeś tą spódniczkę. Czego nie rozumiesz? Na policję zadzwonimy, jak jeszcze będziesz za nami. Ale co macie? Jakiś problem, że patrzę się na dupy, no co w tym złego? Niepotrzebnie ubierałeś tą spódniczkę, tak bym się popatrzył. Ale tutaj, dobra, widzę. No tak 6 na 10, ty po lewej stronie. Ty po środku, to dałbym tobie, no mniejsza taka, taka bardziej okrągła. 8 tobie dam. Marek, serio, po psy zadzwonią. Weź otwórz już, Marek. Co? A ty w sukience, to właśnie nie widzę, ciężko jest mi ocenić. Dzwonię na policję, serio, już mam dosyć tego. Dobra, spokojnie, spokojnie. Zero dystansu do siebie. No, w takim razie 3 kolejne tyłeczki mamy ocenione. A jak ocenione, jak ty szedłeś za nimi po prostu? Przydałem ocenę. Jedna miała 6, druga 8, a trzecia miała spódniczkę. A ty jak oceniasz? Dla mnie to jest naprawdę, Marek. Złota da się bym wszystkim dał dychę. Dychę? No. To fajnie już. Gotowi na przygodę? No ja zawsze gotowy na przygodę. Łapkę w górę i subskrypcję. Ja zawsze gotowy na przygodę, ale... Tak, tutaj mamy dziewczynę. Gotowy jesteś na pewno? No tak, no ja zawsze jestem gotowy. Mam nadzieję, że mój braciszek też jest gotowy. Jestem ten, mówię, pewnie mnie znasz, no zresztą każdy mnie zna. Zdałem egzamin, jestem od dzisiaj trenerem personalnym, dietetykiem. Po prostu skończyłem sobie technika i przeprowadzamy ogólnopolskie badania. Mógłbym zbadać twoje ciało, powiem ci wtedy, czy masz, nie wiem, iść na przykład na siłownię, więcej jeść, mniej jeść, co jeść. No dobra. Także musiałabyś wstać, bo zaczynamy po prostu od tyłu. Na samym początku mówili mi to w szkole, powtarzali cały czas, zawsze jak badasz, zaczynaj od tyłu. Obróciłabyś się do mnie? Pewnie. Ja byś mogła tak się lekko schylić, lekko schylić. O, idealnie, idealnie. Młody, chodź. Robert. Czekaj, dobra, bo ustalenia są między nami. Mogłabyś się obrócić, bo on mi akurat pomaga. Albo szarpę, kręć się szynkę. Chciałbym być taką, co? No. Co tu się dzieje, Marek? To jest nienormalne, co wy robicie. Co? Ale tutaj tak po prostu... No nie wiem, no... Nic? On w każdym razie pośladki mierzył. Może jeszcze raz? No może, no. Dobra, no. Ale. Ja już 10 na 10 minimum, nie? Nie wiem, co tu się zadziało. Jeżeli chodzi o wyniki, prześlę ci na maila. Idziemy. Nie zwyzywała nas? Chore. Nie dostałem liścia? No nie, na mnie to jest chory. Ty, nowość. Dlaczego on je w ogóle macał? No bo mu kazałem. Drodzy Państwo, kłaniam się. To był Marek, Lord Kruszwil. Z czego się cieszysz, młody? Z niczego. Ty to zabawny chłopak jesteś, co? Zboczone teksty przez cały odcinek. Ja miałem zakończyć odcinek, zapomniałem o tym. No nie widziałeś drodzy tego? Państwo, nie. Jeżeli pod tym filmem będzie 150 tysięcy łapeczek w górę, to ocenimy sobie w jednym z następnych filmów piersi. Albo całe ciało, z samą bielizną, bądź też bez. Za pieniądze. Zostawcie subskrypcję na naszym kanale. Do zobaczenia. W końcu do domu. Chodź, pójdę do restauracji sobie, zjem, aby się popatrzeć.